Siemanko widzowie, witamy was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy was w odcinku Perełek Express, czyli odcinku, gdzie posta na grupę Garage Wheelers wrzuciłem 4 godziny temu i w 4 godziny zostawiliście nam aż 168 komentarzy z perełkami właśnie. I tak jeszcze z ogłoszeń. Myślimy o tym, żeby zrobić live'a, pierwszego w ogóle w historii live'a Wheel With It'a i żeby zrobić perełki na żywo. Dajcie znać, jak wam się ten pomysł podoba. Jakby się wam podobał, no to możemy tak zrobić. No. Subskrybujcie jeszcze kanał. O, to też nam będzie miło i już was nie męczymy, przechodzimy do tego, po co tu jesteście. Klasyk polskich dróg. Ten kolor jest ładny. Lubię, to jest pasujący do Golfa kolor, co nie? Lubię ten kolor w Golfach. Bardzo groźnie wygląda, muszę przyznać. Czy jest taki body kit, gdzie zdecydowanie brakuje tutaj jakiegoś obniżenia zawieszenia. Ale jest felga, nie ma stalówek. No tak. Także to taka zdecydowanie... BBS-owa. No, myślę, że to jest jakaś taka repliczka BBS-a. Kurde, progi też fantazyjne. No. Teraz zauważyłem. Ej, te tylne lampy na 100% dokładnie taki wzór był w Need for Speed Undergroundzie 2. Czekaj, bo nie zwróciłem, ile było końcówek układu wydechowego. 4. No to jest poprawna ilość. To jest minimalna ilość, bym powiedział, dla perełki. W środku jakieś zielone LEDy. Jakiś laser. Takie bogate wyposażenie z ekranem dotykowym chyba. Jakiś tutaj, kurczę. Która to generacja Passata? Z Golfa do Passata. To jest bodajże B4. Za 12 tysięcy złotych. No to powiem ci, że ten Golf przed chwilą jakoś podobnie kosztował. No 12 też kosztował. Też 12. No to to wygląda zdecydowanie lepiej. Co? No ten Passat. A, okej. Okay. Myślałem, że o Golfie mówisz. Fajny, interesujący boks na dachu. Ciekawie szeroki. No, ale bo nie siedzi jakby na bagażniku, jakby na tych belkach poprzecznych, tylko jest chyba wprost na relingi montowany. No ładne. Fajne, bo to ten, jakby lepiej się zgrywa zdecydowanie, jak chodzi o aerodynamikę. No taki schludny projekcik, zadbane auto, no, ładna felga. Dla fanatyka marki po prostu. Wnętrze też zadbane. Kurczę, no nie ma do czego się tutaj przyczepić za bardzo, bym powiedział. No, do Passata nie przyczepić się to takie niezwyczajne. Passata to ty szanuj. Co to jest za język? Coś, jakaś Skandynawia chyba. O, kurde, fajnie, no i... że... Nie mogę jakoś fullscreenować tych zdjęć. Tu jest plus. O, jest plus, może plus pomoże. Dobra, pomógł. Kierownica z Audi. Wnętrze bardzo ładnie obszyte. Fajnie to wygląda. Fotele, no raczej nie z Kadiego. No tak średnio wygląda. Kolorystyka fajna. To drewno nie pasuje mi tutaj, ale taki... Taki kredens babci trochę. No. No i to jest pytanie. Czemu to ma służyć? Tak wygląda trochę jak karawan. Albo jak taki mini parkiet może. No, jest to jakieś takie właśnie wyłożone jakimiś panelami, czy cholera wie czym. No tylko, że jakie to ma mieć zastosowanie? No bo dwa fotele, okej, ale nie ma odgrodzenia, więc nie jest to jakby dostawczak. Nie ma stojaka na trumny, więc nie jest to karawan. No i za krótkie jak na karawan. Nie wiem. Nie wiedziałem, że Manhart robi pakiety do Tesli. Ale jestem ciekaw, jak to wygląda. Oficjalna strona Manhart. Aha, było coś kiedyś głośno o tym, że zrobili pakiet, gdzie Tesla zyskuje grill z przodu. Przydatny. No na pewno. No nie za wiele chyba wnosi. No właśnie miałem mówić, że nie zmieniła się dużo ta Tesla. Tak w ogóle ten grill... Wygląda jakby był naklejony. No, 100%. Może nawet jest. No jest. No, to są same naklejki tak naprawdę. Jest tu coś dołożone? Może lotka karbonowa? Ile? 70 tysięcy euro, dobrze widzę? Czekaj, zaraz jeszcze na to spojrzę. Patrzę, czy w środku. No w środku wygląda jak totalnie zwykła Tesla. To dzięki za oklejenie auto. Ale to jest całe auto, a nie sam pakiet. Dobra. Także chociaż tyle. No dobra. C-klasa. Swap 5.0 V8 z S500.
Fajny. No. Nietypowy driftowóz. Środek taki trochę racing, ale no, trochę jednak zostało tutaj klimatu luxury. Kubełeczki eleganckie polskiej firmy Bimarco. Jakiś zestaw body. Taki JDM-owy body to. No i fajne. No. Ja bardzo doceniam nietypowe podejście do przeróbek. Nietypowe jakieś właśnie driftowozy przykładowo. Nawiązujesz do czegoś? Nie. Kto jest na Instagramie, ten wie, że kupiliśmy pewne auto w pewnym celu. Może jak ktoś połączy fakty, to już będzie wiedział, o co chodzi. Jaka ładna kalibra. Wygląda podejrzanie seryjnie. No tak zwyczajnie. Znaczy są jakieś dokładeczki, ale może to są jakieś zwyczajnie, takie... Zwyczajnie, nadzwyczajnie. Ale jest ładna. No. Kurczę, jest bardzo ładna, muszę przyznać. Pewnie jacyś znawcy Opla tutaj podpowiedzą, czy to jest jakiś super egzotyczny, rzadko spotykany pakiet dokładek, który jest na tym samochodzie, bo to nie wygląda jak zwykłe zderzaki i progi. No ale zachować kalibrę do tego roku w takim stanie? No, takim, no, wiesz, jeszcze jest... nikt się nie zdążył dobrać, wieśniaczyć. No, jest jakiś tam tuning, ale ładny. Fajna felga, też taka z epoki. Black Magic. Bardzo ładne auto. Mi się podoba. No. 120 tysięcy. Taki rarytas. Czemu to takie tanie? Nie jest zbyt urodziwe. Trzeba przyznać, tak, ale jak na auto, które ma, czekaj, szybka kalkulacja, 42 lata, nie wygląda na źle zachowane, to bym powiedział, że to jest naprawdę fajna cena. No. Znaczy na pewno, żeby doprowadzić to do takiego, wiesz, idealnego, perfekcyjnego stanu, bo gdzieś tam jakiś tu odstający taki zderzaczek, z przodu była jakaś tam pęknięta lampa, no to trochę by trzeba było włożyć jeszcze pieniążki. No wiem, ale to jest bardzo fajna baza, nie? No jako baza właśnie, żeby sobie zająć popołudnia na renowację, odrestaurowanie tego auta, to bardzo fajnie. Już mamy troszeczkę wytłumaczenie ceny i bardzo szczery opis właściciela. Samochód niestety nie posiada oryginalnego wankla. Ktoś bezmyślny włożył tam kiedyś benzynowy silnik 1.8 z Audi 80. My się tak produkujemy tutaj. No cóż, no ale przypuszczam, że sprawny silnik wankla do takiego auta no mógłby kosztować pewnie ze dwa razy tyle. Aha, ty tego nie widziałeś. Nie, a ty widziałeś? Widziałem. Skąd? Gdzieś mi się na jakiejś grupie przewinęło. Jap. Tak, ten, właśnie na szybko E36 w kompakcie z mostami od Patrola. Czyli takimi najbardziej poważanymi w świecie offroadu. Ujo. Mieliśmy już w Polsce było... Saharę. Tak, no, w tym takim piaskowym kolorze E36, też w kompakcie w ogóle. Jak to jest podniesione. Przerobione w offroad, ale to jest gruba liga. Zróbmy coś takiego. Zdecydowanie grubsza liga. No, myślę, że troszkę... O, jeszcze Lamborghini się znalazł. Piękny. Idealny na perełkę. No, zajebiste. Fajne. No. Ciekaw jestem, jaki to jest rozmiar kół. Ciężko tak... wywnioskować, bo ty... No ale względem auta... Czekaj, to jest jakieś... 40 cali? BMW 323 iX? Ktoś zrobił? Ooo, jaki ładny Focus. No, zajebiście ładny, pewnie. No, ładny! Dlaczego krytykujesz? Opowiedz, co ci się tutaj nie podoba? This. No mów, opowiadaj. Zamieniam się w słuch. Cała kształt, po prostu. Nie, wymieniaj. Felga. Felga jest... Oryginalna 15-calowa? Delikatna, ona jest subtelna. To jest, wiesz... ktoś nie chciał być tutaj zbyt nachalny, zbyt taki ekstrawagancki. Okej, lampy. Lampy, Lexus Look. Podnoszą prestiż tego samochodu i sprawiają, że wygląda na dalszy. Okej, zderzak. Zderzak troszeczkę wygładzony, gładkie linie, ale mimo wszystko trochę agresywnych krawędzi, które... Okej, a te nadkola, które poszerzają auto? Wide body. Dla kogoś, kto ewentualnie chciałby tym samochodem jeździć
trochę torowo, poprawiając właściwości jezdne, wsadzając tam szersze koła, ale równocześnie legalnie, żeby koła nie wystawały poza obrys auta. A tu? Dalej ci się podoba? No tak. Wlot na dachu. On myślę, że... Okej, okay, zderzak. Zabija owady. Fajny jest zderzak. Zderzak. Z tymi lampami tutaj, tak? Tak, tymi przeciwmielnymi? No tak. No i kurczę, piękna, gładka klapa. Zero elementów, które by bruździły piękny design tego samochodu. I atrakcyjna cena 950 euro. Yeah. E46. Kupę. Dla ciebie, dla posiadacza. O, o kurde. O, no i tak powinna wyglądać twoja. Jakie poszerzenie. Jak M3 GTR, gościu. No, prawie. Spinki na masce. No, no, lusterka też M3. Ewidentnie, oryginalne. Delikatny rancik felgi. Yeah. No wnętrze taka... Bieda Edition? Niezbyt bogato wyposażone, tak chciałem dyplomatycznie powiedzieć. Nie ma wielu funkcji na kierownicy, nie ma nawet wbudowanego radia. No patrz, mówiłem ci, M3 GTR. Przecież to wygląda tak samo. Bodyki Drift. Czyli ktoś zaczął robić Drift projekt, ale zaczął od wyglądu zewnętrznego, tak? No. Cena? 12. 15. Idą w górę. O! Ty to sobie zawsze, kurde, trafisz. No właśnie pierwszy raz trafiłem. Fajny Opel Frontera. O, o, myślę, że tu tył auta. Ja też. Ale pocięte, no. Mało, mało tutaj z tego Opla zostało. Pytanie, czy to był taki zamysł przeróbek, czy już tak gniło, że trzeba było wycinać wszystko jak leci? Myślę, że ta druga opcja. No, jest taka opcja, bo... No, doły drzwi wyglądają na takie, no, że zaraz ten... Ktoś je po prostu wymontuje i zrobi resztki takie... tych drzwi. Beach buggy powstanie bez drzwi. O, pięknie. Bardzo ładne wnętrze. Co to? Manharcik. X6? Nie lubię X6. Czemu? No jest takie na siłę zrobione. Znaczy ja kiedyś nie lubiłem, ale mi się ostatnio coraz bardziej podoba. W tej budzie jest, kurczę, dla mnie takie fajne, masywne. Zostało w tej nowszej wersji jakoś tak poprawione stylistycznie względem tej pierwszej paskudnej X6. No pierwsza mi się też nie podobała. Patrz. Forged Carbon na dole. Fajnie, nietypowo względem tych takich zwykłych. Czarno, złoto, jak to w Manharcie zwykle bywa. Kurde, ale ja mam takie odczucia, że SUVy poprzerabiane przez tych tunerów takich premium, to już jest taka przesada trochę. Znaczy, no to jest strasznie na pokaz, jakby. Nie. No, to już jest po prostu, masz auto, masz dużo kasy i chcesz, nie wiem, pokazać, że jak, masz jeszcze więcej jak dużo masz tej kasy, no i sobie robisz coś takiego. No. Fajnie, dużo tego forged carbonu. Lubię, podoba mi się ten materiał bardzo wizualnie. Patrz. Co to jest to auto? Opel Corsa B. No nie poznałbym. No co ty? Miałem takie, takie auto w rodzinie mojej rodzice mieli. Tylko czterodrzwiowo. Patrz. W ogóle to wygląda jak C. Tak to. Przez to, że ten spoiler chyba ci wygląda jak lampa. No, no, no. Od C. Patrz, jaki wlocik elegancki. Na co to? Na silnik. A jakbyś powiedział i byś mnie zaskoczył, że tak naprawdę jest tam silnik, to bym wyszedł stąd. A w Corsie Boże ci nic też, też bym się zdziwił, no ale się nie zdziwię, już widzę. No niestety. Może jest tak rozbudowany zestaw audio, że go trzeba chłodzić. Może, no. Jaka kierowniczka. Kurde. Jak z Koenigsegga. No, a mi się z takim Bugatti Chiron tutaj skojarzyło. Tak, tak jasno, jakieś chromiki, te sprawy. O. Normalnie jak Burberry. Tak jak, kurde, krata z fotela Golfa GTI, ale na podsufitce. Wszystko jest normalne. Ciekawa, ciekawa perełeczka. Audi A3 Tuning Show Car.
Uwielbiam to, jak ty znaczy. Einzelstück! Nie wiem, co to znaczy niestety, ale chciałem sobie przeczytać. Grill z nowej atrieczki. To jest po prostu klasyk, który musi do tej generacji A3 wjechać. Chromik felga. South Beach, Miami. Kolor strasznie mi się nie podoba. Wow. Aha, to są takie łodzie. No, są kurde motorówki, jachty, palmy, posiadłości, chłopie. No auto, no, to jest napisane Miami. Wyobrażasz sobie Miami i widzisz właśnie takie samochody, które tam jeżdżą, no nie? Jakbym przyjechał do Miami i znalazł jakieś wypożyczalnie, to jest takie auto, chciałbym no, powiedzieć po Miami. Nagłośnienie audio z płomieniami, które są wygrawerowane. To nie są róże? To na bagażniku? Nie, no płomienie. Aha, znaczy tutaj są róże, no, no, no. Ale widzisz, tutaj tak, jakby tak, na tak. Tych srebrnych elementach są płomienie. Rewelacja. No i znów te dywaniki. Ale co jest na fotelu? Haha, obrus. Obrus, no. Albo, nie wiem, jakieś takie... Trochę mi się kojarzy, tak jak na ślubach są te pokrowce takie białe no, no, na krzesła. To, no. To coś tutaj taki też. Znowu taki no. Beż jak Bugatti Chiron, ale tutaj już to nie wygląda jak Bugatti Chiron. Ile to kosztuje? Nie ma chyba podanej ceny. Chyba tutaj powinna być normalnie. No dobra. No Miami, no. Okay. O! Warto było zaryzykować. No co to? Nie było miniaturki, ale... Jakiś króliczek. No chyba króliczek, tak, no, bo są te uszy. Beczka na dachu to tak chyba jako element do zrzutu podczas bitwy gruzów. Ej, ja myślę... Aha, nie wiem, czy myślałem, że to atruje. Futrzaczek. Nawet ma kitkę. Philipp Freund. Werkaufe Audi A3. Sebastian często fajne auta znajduje i podsyła. To trzeba. Ej, no znowu ten grill. W starej A3. Bo to jest stara A3. Mi się cały czas myli. Myślałem, że wchodzimy w tą drugą generację A3. No tak, bo tutaj rzeczywiście jest coś z lampami też pomieszane i to tak się wydaje, jakby to mogła być rzeczywiście troszeczkę ta nowsza. Te wzory oklejenia tak kurde. Ktoś chyba nie miał pomysłu, ale koniecznie chciał okleić. No niby tak, ale bardziej mnie tak zaskakuje w tych hatchbackach dodawania tego spoilera na górę. Już któryś raz widzę w tych perełkach. Czy dobrze, że nie ma podwójnego, no bo tak, czasami no, jest no, tutaj, okay, jeszcze no. Jest na klapie. Także, o, patrz, zmieniło się oklejenie. Pyk, pyk. Czyli może było oklejone na bieżąco. Może. Lambo Dorsik, bardzo, o nie. Jaka szkoda. Co tu się stanęło? Płacz i zgrzytanie zębów po prostu, że to auto się uszkodziło. No dobra. Oj, no nie, to uszkodzonego nie chcę. Jak bite to... No Sebastian. Sebastian staje na wysokości zadania po prostu. No, to jest go. I powiem ci, że jednak do Volkswagenów też takie grille z Audi wsiadają. Tylko, że bez znaczka Audi już. Ale ten pasek LEDowy w przednich lampach, tak zakręcając, to jest inspirowany Audi, ewidentnie. Lambo Dorsik. Może kogoś nie było stać na Audi, a chciał z Volkswagena zrobić markę bardziej premium. Jest taka szansa. Lambo Dorsik. Jakieś white body tutaj też wjechało, tak mi się wydaje. Co? Tak, no są szersze te błotniczki. Groźny. Ile kosztuje? 7,5. Miałem mówić, że 2-3 tysiące euro. Ale 7? Sporo. No sporo fest. A tu jaka cena? 45 tysięcy euro? Za MR2? Jakie wloty w ogóle tutaj są zrobione, no nie? Jak takie węże wspinające się po słupkach C. To zapodał. Poetycko. Poetycko, rozpóreczki, te sprawy. W środku spoko. No, no ale zewnątrz mniej to... spoko. Jakoś... To taki Tokyo Drift trochę. Dużo zegarów, trzeba byłoby się wczytać, ale może tutaj jakoś mechanicznie jest to auto mocno podubane. Napisane 207 koni.
Kurde no, przydałby się tłumacz. Czy to jest jakiś turbo grubo pomodyfikowane LS3? Jaki stelaż na spoiler. No. Strasznie rozbudowany, po prostu jak... wieża Eiffla wśród spoilerów. Ale jak takie auto można mieć i wrzucić tylko 3 zdjęcia? Znowu A3. A3 bardzo się dużo trafia po tuningu. Czy ta też będzie miała taki grill? Oczywiście, że tak. Bosko. A3 to zmieniony grill, lambodorsy i lampy właśnie z tego typu. Jest pa, jakie tribale groźne na tylnej klapie. Po prostu wzory plemienne od niemieckich nomadów. Piękna metamorfoza tutaj pokazana. Dobra, panu dziękujemy. Dziękujemy. Piękne auto. I to jest też taka kalibra japońska tuningu, co nie? Też w Primera się często tak tuningowało. Kurde, nie widziałem tego tak często, ale tutaj ewidentnie inspiracja szybkimi i wściekłymi. Na tylnej szybie naklejka z napisem Fast and Furious. Naklejki z... No Nismo. No Nismo, no tak, tak, no tak. Tak, no przecież. Przecież była Primera Nismo. No pewnie. To chyba nią jeździł Paul Walker i teraz jak wyprzedaje jego kolekcję samochodów, to pewnie jest ona. Tak, no bo to auto było przecież w pierwszej serii Szybki i Wściekły. No tak, przecież on to... On przyjechał nim ten, no, ten zlot taki na samym początku. No tak, bo on miał Eclipse'a, ale on się zamieniał w Primerę. To był Transformer. No tutaj, przekleństwo się aż samo nasunęło. Co to jest? To jest jakiś farmer. Ej, to jest Pimp My Ride, tylko tak level hard. To było kiedyś Renault Clio 1. Zamurowało mnie totalnie. Patrz w ogóle, jaka tylna lampa jest przedziwna. No. To wygląda jak lampa z Range Rovera i Evoque'a. Czy to może być lampa z Range Rovera i Evoque'a? W sumie w tym aucie się tyle zmieniło, że nie zdziwiłbym się. Jak ładnie. Jak no, starannie. Schludnie. No, powiem ci, niezniszczony, nic. Ej, no to jest tak... No to są lampy z Range Rovera. To jest grubo zrobione. Ej, ta trupia czacha w kapeluszu mi się podoba bardzo. Te felgi są tak złe. Czyste zło. Nie są szalone. Ej, no... Jak uważasz, czy to jest przykład, który jest taką przestrogą, dlaczego ludzie bez gustu nie powinni mieć pieniędzy? No przecież... Fajne auto. Bo jak dla mnie, to tutaj kupa kasy musiała zostać wpakowana. A efekt? No taki pod znakiem zapytania. No. Dla mnie pod znakiem wykrzyknika. Grubo. No to... To myślę, że mogło być auto takie w sam raz na zakończenie dzisiejszego odcinka. Takie zwalające z nóg, sprawiające, że wyparowują z ciebie wszystkie siły i tracisz wiarę w ludzkość, ale takich właśnie przykładów potrzebujemy w naszej serii i dlatego też potrzebujemy was na naszej grupie Garage Wheel With It. Dzięki za oglądanie. Na razie. Siemanko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.